Battlefield 5 to gra, która jeszcze przed premierą zdążyła zrazić do siebie ogromną część graczy i w tym względzie jest ona rekordzistką. Kontrowersyjne kustomizacje, protezy oraz cukierkowa oprawa graficzna w grze osadzonej w realiach drugowojennych sprawiły, że nawet najwierniejsi jej fani tym razem stanęli po drugiej stronie barykady. Jednak po tym ogromnym kuble zimnej wody, jaki wylany został na firmę Electronic Arts i potężnym, niemal nokautującym policzku ze strony graczy, twórcy zakasali rękawy i wzięli się do roboty. Premierę przesunięto, a sam tytuł przeszedł całkiem sporą metamorfozę. Oznacza tylko, iż dzisiejszy materiał nie jest recenzją, a jedynie szybkim podsumowaniem moich pierwszych wrażeń i obserwacji po kilkunastu godzinach spędzonych w pełnej wersji tej gry. Choć oficjalna premiera jeszcze nie nastąpiła, to zagrać wcześniej mogą osoby, które zdecydowały się na uruchomienie usługi EA Access oraz Origin Access. Jeśli nie jesteście pewni, czy gra przypadnie wam do gustu, to jest to chyba najtańszy sposób, aby się o tym przekonać. Okej, ale jak to jest z tym Battlefield 5 moim zdaniem? Po odpaleniu gry automatycznie uruchomi wam się prolog, a więc coś w rodzaju wstępu i wprowadzenia do świata gry. Co ciekawe, gra rozpoczyna się od słynnego przemówienia premiera Wielkiej Brytanii Nevilla Chamberlaina. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. Przemówienie to pochodzi z 1939 roku i wygłoszone zostało przez premiera bezpośrednio po tym, jak wojska niemieckie dokonały inwazji na terytorium Polski. Choć w grze tego nie usłyszymy, to na oryginalnym nagraniu Chamberlain wspomina właśnie o napaści na Polskę. Trochę szkoda, że studio chwaląc się ukazaniem w grze tych mniej znanych bitew i operacji wojskowych, nie wspomniało chociaż o kraju, który jako pierwszy starł się z ogromną machiną wojenną hitlerowskich Niemiec i od pierwszego dnia agresji walczył dzielnie aż do samego końca. W prologu wcielamy się w różnych żołnierzy, odwiedzamy różne rejony świata, a w tle klimatu dodaje genialna muzyka oraz subtelna opowieść narratora. Niestety, o ile cutscenki, aktorzy i muzyka budują świetny filmowy klimat, tak czysty gameplay to po prostu tragedia. Dlaczego zapytacie? Otóż cała rozgrywka w trybie fabularnym zbudowana jest na zasadzie przejścia z punktu A do punktu B, gdzie za każdym razem czeka na was miniaturowy, wyjątkowo nudny tryb skonstruowany na szkielecie trybu wieloosobowego. Gdyby tego było mało, szybko okazuje się, że nasi przeciwnicy to boty z IQ średnio rozgarniętej kury, do których nie wiadomo czy strzelać, czy rozsypywać im ziarno. Tutaj pojawiają się dwa podstawowe pytania przy okazji. Dla kogo jest on skierowany? I ile trzeba wlać w siebie kawy, aby nie zasnąć podczas jego przechodzenia? Grając w ten tryb odniosłem wrażenie, że został wykonany na kolanie i bez pomysłu. Zupełnie tak, jakby osoba za niego odpowiedzialna nigdy nie grała w żadną porządną grę fabularną. A przecież wystarczy spojrzeć na Titanfall 2, aby przekonać się o tym, że to niekosztowne cutscenki tworzą świetną opowieść. Mój oryginalny pilot był KIA. Okej, ale przecież nie dla kampanii kupujemy gry z serii Battlefield, a właśnie dla trybu sieciowego. Tutaj muszę przyznać, że w tym aspekcie gra zaskoczyła mnie naprawdę pozytywnie. Podchodziłem do niej z pewną rezerwą, ponieważ spodziewałem się, że to co najlepsze widziałem już podczas testów beta, a mapa Rotterdam była wszystkim na co stać Studio DICE. Nic bardziej mylnego. Większość map, które dostępne są na starcie w Battlefield 5 są naprawdę dobrze zaprojektowane i trzymają podobny poziom. Grając na nich nie czułem, że gra narzuca mi jedyny słuszny styl rozgrywki, jak miał to miejsce w Battlefield 1, ale wzorem pierwszych odsłon serii każdy znajdzie tu dla siebie swoje miejsce, niezależnie od refleksu i umiejętności posługiwania się bronią. Możemy skupić się wyłącznie na pilotowaniu samolotów, walce jako czołgista bądź rozwożeniu od punktu do punktu członków swojej drużyny, a gra nagradza nas za wszystkie czynności równie szybko. Podoba mi się również to, że nie trzeba nabijać ogromnej ilości fragów, aby znaleźć się na szczycie tabeli pod względem punktacji. Mało tego, jak już pewnie wiecie, z gry wyleciały kontrowersyjne i udziwnione elementy kustomizacji naszej postaci, takie jak dla przykładu protezy kończyn i nieautentyczne elementy wyposażenia.
Gra także przeszła sporo zmian pod względem stylistyki, bowiem finalnie nie wygląda już jak Fortnite, z kreskówkową paletą barw i wysoką saturacją kolorów, ale całość została dosyć mocno stonowana. Może to zabrzmi dosyć dziwnie i zdaję sobie sprawę z faktu, że wiele osób już na starcie skreśliło tę grę właśnie za stylistykę, ale jak dla mnie pod względem czystej rozgrywki, to więcej w niej rasowego Battlefielda niż w dwóch poprzednich odsłonach tej serii razem wziętych. Ale po kolei. Świetnie wypadają w mojej ocenie pojazdy, które przeprojektowano względem alfy, a nawet bety. Szczerze wam powiem, że już dawno tak dobrze się nie bawiłem prowadząc czołg czy zasiadając ze sterami samolotu. W końcu czuć, że są to potężne i ciężkie maszyny, które dysponują ogromną siłą ognia. Jednak, podobnie jak miało to miejsce w rzeczywistości, musimy wiedzieć jak i kiedy ich używać. Niestety, ale szarżowanie na pozycję wroga nawet najcięższym czołgiem bez wsparcia piechoty skończy się dla nas standardowo ponownym oglądaniem ekranu odrodzenia. Zauważyłem też, że bardzo dużo osób gra nimi tak jak w Battlefield 4, a musimy pamiętać, że podzielone one zostały na cztery kategorie. Czołgi lekkie, średnie, ciężkie oraz pojazdy przeciwlotnicze. Każdym typem pojazdu trzeba grać inaczej, bowiem o ile czołgiem lekkim czy samochodem opancerzonym możemy błyskawicznie zajmować punkty na mapie, a w razie zagrożenia szybko się wycofać, tak czołg ciężki z powoli obracającą się wieżą i bardzo niewielką prędkością maksymalną staje się automatycznie bardzo łatwym celem. Swoją drogą bardzo podoba mi się pomysł z ograniczoną amunicją i koniecznością wycofania się z pola bitwy, aby ją uzupełnić. Nieraz zdarzyło mi się pod silnym ostrzałem bez ani jednego pocisku wycofać się do bazy, gdzie broniła mnie wyłącznie piechota. Dodaje to pewnej autentyczności i zmusza do liczenia każdego oddanego strzału, ale też dzięki temu rozgrywka stała się bardziej złożona. Podobnie wygląda sprawa z samolotami. Tak jak w Alfie oraz Becie nie przypadły mi one do gustu, tak w pełnej wersji zauważyłem sporo zmian. Przede wszystkim twórcy dodali do modelu lotu kilka efektów zwiększających dynamikę. Lecąc z maksymalną prędkością, nasz samolot wpada w drgania. Robiąc ostre nawroty, mamy wrażenie, że za chwilę coś pęknie, a konstrukcja rozpadnie się na kawałki. Poruszają się one również znacznie szybciej i bardziej dynamicznie, zupełnie inaczej niż podczas testów beta. Co ciekawe, kiedy oddajemy salwę z karabinów maszynowych, nasz samolot wpada w potężne drgania. Nie wiem jak wy, ale ja strasznie lubię takie detale. Kolejna sprawa to przeprojektowany tak zwany gunplay, a więc to jak czujemy broń podczas wymiany ognia z przeciwnikiem, o którym już nieraz was informowałem. Nie jestem pewien tylko czy odpowiada mi do końca tak strasznie krótki TTK, który działa trochę inaczej niż w becie, ale może to wynikać z problemów serwerowych, o jakich poinformowali twórcy całkiem niedawno. Ponoć gra w dniu premiery otrzymać ma specjalną poprawkę. Trochę też irytuje ciągłe szukanie apteczek i sprawdzanie, czy aby na pewno ją ze sobą zabraliśmy. Myślę, że przydałaby się tu jakaś delikatna poprawka balansująca grę właśnie od tej strony. Wracając na chwilę jeszcze do map. Najlepsza w mojej ocenie to Hamada. Nie dość, że jest ogromna, to niezwykle zróżnicowana, a do dyspozycji otrzymujemy całkiem pokaźny wachlarz pojazdów. Gra na tej mapie to prawdziwa esencja battlefieldowej rozgrywki, której nie ustępuje również mapa Arras. W tym względzie przypomina mi nieco mapę Blizna St. Quentin z Battlefield 1. Mówiąc bardzo ogólnie, podobają mi się wszystkie mapy prócz dwóch. Pierwsza to mapa Aerodrome, która jest istną wylęgarnią snajperów wszelkiej maści, a dzieje się to przez fakt, iż jest to lokacja bardzo otwarta, przez co rozgrywka po chwili staje się schematyczna i statyczna. Na tej mapie koniecznie trzeba współgrać z czołgami. Druga mapa natomiast, która nieszczególnie przypadła mi do gustu, to Devastation. Choć od strony wizualnej jest naprawdę świetnie wykonana, tak starcia są często chaotyczne i przewidywalne. Trudno też wśród tego całego gruzowiska dostrzec sylwetki przeciwników. Coś, co bez wątpienia wyróżnia tę część, to możliwość kustomizacji postaci oraz pojazdów. Po całej tej aferze związanej właśnie z protezami i dziwnymi wynalazkami, aktualnie gra prezentuje się pod tym względem całkiem przyzwoicie. Zresztą rzućcie tylko okiem.
menu kompanii możemy dostosować wygląd każdego żołnierza naszej klasy. Wybieramy mu umundurowanie, rodzaj hełmu, malowanie twarzy, a także bardzo szczegółowo sprzęt, jaki zabierze ze sobą. Możemy oczywiście wybrać również płeć. Co ciekawe, wbrew temu, co wypisuje spora część osób, po stronie niemieckiej nie możemy wybrać innego koloru skóry niż biały dla naszego żołnierza. Zresztą rzućcie okiem sami. Podsumowując, to muszę powiedzieć, że Battlefield 5 to gra z niezwykle fajnym i wciągającym trybem wieloosobowym, w którym to mam przeczucie spędzę naprawdę sporo czasu. Pod względem samej rozgrywki jest to jedna z najlepiej dopracowanych i ciekawszych części w historii. Czy w takim razie gra ma szansę odnieść jeszcze sukces? Jak to się mówi, pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz i obawiam się, że nawet najlepsze zmiany nie cofną czasu, a raz stracone zaufanie ciężko będzie odbudować. Jeśli jednak szukacie gry, w której chcecie po prostu dobrze się bawić i nie przeszkadza wam dosyć lekkie podejście do realiów, w których została osadzona, myślę, że jest to gra dla was. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.